Wadim był niezmiernie szczęśliwy. Elejne powiedziała mu tak. Przez dwa lata starał się o nią, ale ona zupełnie go nie zauważała. Nawet jego przyjaciele mówili mu, żeby się uspokoił i znalazł inną dziewczynę, ale on nie chciał. Kochał ją i wydawało mu się, że w obliczu jej piękna wszystkie inne dziewczyny błędną. Początkowo elejne irytował ją jej adorator. Marzyła o zupełnie innym chłopaku. Był starszy od niej i nazywał się Jegor. Wrócił z armii, otworzył coś na kształt garażu na swoim podwórku, gdzie zjeżdżali się miłośnicy samochodów, gdy mieli jakieś problemy z autami. Zaczęło mu się dobrze powodzić, ale oczywiście miał mnóstwo wielbicielek. Elejna mieszkała obok i widziała, jak wieczorami przychodzą do niego chłopcy z dziewczynami, prawie do rana słychać było ich śpiewy przy gitarze i wesoły śmiech. Oddałaby wszystko, by być tam obok jegora, ale on z jakiegoś powodu nie traktował jej poważnie, chociaż studiowała już na trzecim roku uniwersytetu i była najpiękniejszą dziewczyną w ich osiedlu miejskim. Elejne, jesteś dla mnie jak siostra, więc inaczej cię postrzegać nie mogę. Pamiętasz, jak cię ciągnąłem na sankach lub uczyłem jeździć na rowerze? No i co z tego? Pamiętam, chyba wtedy się w tobie zakochałam. Przestań, to tylko dziecięca fanaberia. Kochasz mnie jak starszego brata. Zobaczysz, z czasem sama zrozumiesz. A kiedy to będzie ciekawe? Kiedy spotkasz godnego chłopaka i się w nim zakochasz. A ty nie rozumiesz, że już spotkałam i ten chłopak to ty? Nie, Elejne, nie ja. Kocham inną, za miesiąc mamy ślub, więc wyrzuć te głupoty z głowy i bądź szczęśliwa. Przepłakała wtedy dwa dni, a potem jakoś zobaczyła go z jego żoną i wszystko jej przeszło. Jego małżonka Swietłana była dziewczyną z problematycznej rodziny. Była miła, ale nic więcej. Do tego po osiedlu chodziły plotki, że nie stroni od przelotnych związków. I nie obchodziło jej, czy to młody chłopak, czy starszy mężczyzna. Ile razy przychodziły do niej kobiety wyjaśniać. Gdy ich mężowie zaczęli znikać u niej. Przynosili jej wypłaty i robili dla niej prezenty. Czym ich tak przyciągała, dla wszystkich była zagadką. Widocznie i jego raza uroczyła. I w tym momencie dla Elini przestał istnieć, ponieważ uważała, że żaden normalny chłopak nie ożeniłby się z taką jak Swietłana. Kończąc już trzeci kurs, Elejnę poznała Wadima, który był o rok starszy od niej. Spodobał jej się, bo był bardzo przystojnym młodym człowiekiem. Ponadto bardzo podobała jej się jego atletyczna sylwetka. Od razu było widać, że lubi chodzić na siłownie. Ale nie chciała się spieszyć. Pamiętała jego raz jego wyborem i rozumiała, że mężczyźni to bardzo dziwny lud i z tym nie warto się spieszyć. Cały rok odpychała od siebie Wadima. Mówiła mu, że go nie znosi, że kocha innego i w ogóle, żeby ją zostawił w spokoju. Ale on jej nie słuchał. Ciągle za nią usilnie zabiegał. Oto twój uparty Wadim. Patrz, znowu stoi z kwiatami. Rzeczywiście, stał pod jej domem, z bukietem jej ulubionych stokrotek. Była niedziela, a Elejne z przyjaciółką postanowiły pójść na zakupy kupić sobie coś na lato. I oto wracała ze swoją przyjaciółką Tatianą, z którą przyjaźniła się od pierwszej klasy. No, po pierwsze, jeszcze nie mój, a po drugie, nie zazdrość. Czyli chcesz powiedzieć, że serce lodowej królowej zaczęło topnieć? Tak, przekonałam się, że jestem mu potrzebna. Więc najprawdopodobniej przejdziemy już na inną fazę. Oj, jak ciekawie! Opowiesz, o czym rozmawialiście. Tak, przyjdź wieczorem, rodzice są w delegacji, więc jestem sama w domu. Jeśli chcesz, możesz poprosić o nocleg. Wadim spojrzał na dwie idące do niego dziewczyny, ale widział tylko Alenę. Jakże ona piękna, myślał. Nie ma piękniejszej na całym świecie. Tatiana pożegnała się i pobiegła do domu. Elejne podeszła do Wadima i zapytała. Długo czekasz? Wadim trochę się zmieszał. Zawsze myślał, że usłyszy coś w rodzaju, że się przypałętał lub żeby poszedł sobie stąd, albo jak bardzo go już ma dość. Ale dzisiaj było coś nowego, co nawet odebrało mu mowę. Wadim, o nie miałeś, czy CEO? Pytam, długo czekasz? Cześć, Elejne. Po prostu nie spodziewałem się, że tak zapytasz. Myślałem, że znów zaczniesz się kłócić. Nie zacznę. Dziś byłam na zakupach i po nich mam świetny nastrój. No i na moje pytanie odpowiesz? Na które? Och, Boże, dobrze, nieważne. Kwiaty dla mnie, czy kupiłeś je, żeby samemu je trzymać? Och, przepraszam, tak, oczywiście dla ciebie. I podał jej ogromny bukiet stokrotek. Dziękuję, jak bardzo kocham te kwiaty. Są takie piękne. Dziwne, a przecież coraz więcej dziewczyn lubi róże. Ja nie wszystkie i kocham stokrotki. Więc, Wadim, przyszedłeś mi dać kwiaty, tak rozumiem? Wszystko dałeś. Teraz możesz iść, bo widzę, że prawie każde słowo muszę ci niemal zębami wyrwać. Więc widzę, że rozmowy między nami nie będzie. Elejne, chodźmy ze sobą, powiedział Vadim, wiedząc, że znów usłyszy odmowę. Chodźmy, ale mam jeden warunek. To, że się zgodziłam, nie oznacza, że masz jakiekolwiek prawa do mnie. Żyję dalej tak, jak chcę i nie mów mi, jak mam się zachowywać, bo nie zachowuję się tak, jakbyś ty chciał. Wadim tylko kiwał głową, bo nie mógł wydusić ani słowa, zdając sobie sprawę, że to głupie, ale nic nie mógł z tym zrobić. No dobrze, idź do domu, przemyśl tę nowinę, bo widzę, że jesteś w szoku. Jak dojdziesz do siebie? Czekam na ciebie, kropka. Elejne weszła do domu, rzuciła torby na kanapę, poszła odstawić kwiaty do ważonu. Potem napiła się wody i zaczęła rozpakowywać zakupy. Kupiła sobie kostium, wspaniały sarafan i do tego białe sandałki. Po przymierzeniu wszystkiego i schowaniu do szafy, poszła do kuchni. Postawiła czajnik i już miała rozgrzać zupę, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Tatiana chyba nie wytrzymała. Chyba chcę wiedzieć, co zdecydowałam i co teraz z nami i Wadimem. Ale kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła na progu swietłanę, która z uśmiechem powiedziała, że przyszła po sól. Ale nie było nieprzyjemnie ją widzieć. Nie, już nie z powodu jegora, po prostu swietłana wyglądała tak wulgarnie. Że to było naprawdę nieprzyjemne. Do tego Elejne zauważyła, że pod krótką spódniczką miała kapronowe rajstopy, na których były nie tyle biegnące, co już dziury. A co, w sklepie już soli nie sprzedają? Daj spokój, po prostu nie chciało mi się iść. A propos, chciałam zapytać, kto to za przystojny chłopak czekał na ciebie przy bramie? Co cię to obchodzi? Przecież jesteś mężatką, powiedziała Elejne, przechodząc do kuchni i wyjmując sól. Tylko zapytałam. Przecież nikt wcześniej do ciebie nie przychodził, a tu taki jeszcze z bukietem. To mój chłopak, a co? Nic po prostu jest przystojny. Elejne dała sól i dając do zrozumienia, że więcej nie zamierza dyskutować. Otworzyła drzwi wejściowe. Słuchaj, elejne, dlaczego do nas nie wpadasz? Przyjdźcie razem ze swoim chłopakiem do nas. Wieczorami u nas bywa wesoło. Studiujemy, więc nie mamy czasu, a poza tym mamy gdzie się bawić. Zamknęła za nią drzwi i poszła do kuchni. Nie zdążyła nalać sobie zupy, jak znowu ktoś zapukał do drzwi. No, tym razem na pewno Tatiana, pomyślała Elejne. Jakie było jej zdziwienie, gdy na progu zobaczyła jegora. Też posul? Nie, a co, sól też. Po prostu twoja żona była tu piętnaście minut temu, posul weszła. Więc pomyślałem, może się minęliśmy. Czy też posul przyszedłeś? Nie, elejne, po prostu przyszedłem zapytać, jak się masz, jak ci idzie na studiach. Wejdź, niezbyt miło mi rozmawiać w progu. Będę obiadować, zjesz ze mną. Dobrze, a propos, bardzo jestem głodny. A co, żona nie karmi? Tak, ona nie umie dobrze gotować. Ciągle siedzimy na chińskich makaronach, na jajecznicy. A u ciebie co na obiad? Zupa grzybowa i kotlety mielone z dodatkami. Ja wręcz lubię gotować, zawsze staram się coś nowego wypróbować. Jedli w ciszy, a kiedy skończyli drugie danie, Jegor nie wytrzymał. A kto to za chłopak dzisiaj przy twoich bramach się kręcił? Wadim, spotykamy się. I od dawna? Elejne nie chciała mówić Jegorowi prawdy. Co tu powiedzieć, że przez rok męczyła chłopaka i dopiero dziś sama zaproponowała mu spotkanie. Już rok. Biegor milczał, wpatrując się w talerz. Elejne widziała, że chce jej coś powiedzieć, ale się waha. Biegor, co jest? Po prostu mi nieprzyjemnie z tego, co dzisiaj zobaczyłem. Nie wiem dlaczego. Dziwne. A nie wydaje ci się, że to nie twoja sprawa. Jesteś żonaty, mówisz mi takie rzeczy. Popełniłem błąd, Elejne. Nie kocham żony, kocham ciebie. Jeszcze dosłownie rok temu za te słowa Elejne była gotowa oddać wszystko na świecie, a teraz one nawet jej nie wzruszyły. Poza tym jegor jej już nie podobał. Poza tym, odkąd się ożenił, przestał dbać o siebie, przytył i wyglądał już na nieatrakcyjnego młodego mężczyznę, na mężczyznę w średnim wieku zmęczonego życiem. Biegor, przestań. Masz swoje życie, ja mam swoje. Pamiętasz naszą wtedy rozmowę? No więc, naprawdę jesteś dla mnie jak brat, i między nami nic nie może być. Do drzwi zapukano, i Elejne, spoglądając na Jegora, poszła otworzyć. Mój mąż u ciebie. Tak, swietłana, wejdź, jedliśmy. Może i mnie nakarmisz, skoro jesteś taka dobra. Nie poza tym wzięłaś sól, więc sama coś przygotujesz. Po co przyszłaś? Czego ci w domu nie siedzi? A tobie czego nie siedzi? Powiedziałaś, że na pięć minut do Elimi wpadniesz, a ciebie w domu już pół godziny nie ma. Biegor odwrócił się do Elini i powiedział: Dziękuję za obiad, pójdziemy. I zaczął popędzać swoją żonę do wyjścia. Kiedy zamknęła za nimi drzwi, ponownie poszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia, myśląc o tym, jak dziwnie jest ułożone życie. Była do niego nieobojętna, jemu było wszystko jedno, teraz odwrotnie. Wieczorem przyszła Tatiana i od progu zaczęła pytać o to, co powiedziała Wadimowi. Opowiadając szczegółowo przyjaciółce, Elejnę opowiedziała również o swoich sąsiadach. Żona Jegora zwróciła uwagę na Wadima. No a Jegor dziś mi się przyznał do miłości, wyobrażasz sobie, teraz już na pewno widzę, że są dwoje z jednego worka. Wadim i Elejnę zaczęli się spotykać, choć to Elejnę tak uważała, ale on myślał, że to nie tak. Prawie nic się nie zmieniło. Po prostu zaczęła go pozdrawiać, pozwalała mu odprowadzać się do domu, a w niedzielę chodzili gdzieś razem. I to wszystko. To go nie satysfakcjonowało, poza tym często widział, jak ona rozmawia z innymi chłopakami. I to doprowadzało go do szału. Ale pamiętał, że zakazała mu stawiać jakiekolwiek zarzuty w tej kwestii. Tak, a potem sam doskonale rozumiał, że są po prostu bliskimi przyjaciółmi, ale żadnych praw do niej nie ma. Przyjaciele się z nim nie zgadzali, mówili, że nie powinien się tak zachowywać i że powinien przed nią pokazać się jako prawdziwy mężczyzna. Ale Wadim wiedział, że jeśli to ale nie się nie spodoba, to od razu z nim zerwie. Co więcej, teraz stało się dla niego trudniejsze obserwowanie jej, ponieważ ona nadal studiowała, a on już ukończył uniwersytet i poszedł do pracy, aby nie dać się zwariować z zazdrości. Wadim postawił sobie za cel, że dopóki Elejne studiuje, zarobi na samochód i dom i zrobi jej oświadczyny. Teraz pracował dzień i noc i miło mu było słyszeć głos Elini przez telefon, kiedy pytała, dlaczego dziś do niej nie przyszedł. Elejne sama zaczęła się zastanawiać, czy nie przesadziła. Wadim zaczął przychodzić do niej rzadziej, ale jednocześnie widziała w jego oczach zakochane spojrzenie i potem nie wiedziała, co myśleć. Na weekend obiecał przyjść i powiedział, że czeka na nią niespodzianka. Powiedział jej to zmęczonym, obojętnym głosem, więc ona zapanikowała i pomyślała, że chce się z nią rozstać. W niedzielę przyjechał do niej nowym samochodem: No, jak ci się podoba niespodzianka fantastycznie jesteś mądry wiedziałam, że osiągniesz swoje cele. Na razie osiągnąłem jeden cel, zostały jeszcze dwa. A jakie to dwa cele? Czy muszę o nich wiedzieć? Kupić dom INO i NOI. I CEO. Zrobić ci oświadczyny, powiedział cicho Vadim. Elejne uśmiechnęła się i wzięła go za rękę. Przecież właśnie ci powiedziałam, że osiągniesz swoje cele. Poczekaj, nie zrozumiałem, czyli zgadzasz się za mnie wyjść za mąż? Tak. Dom teraz zszedł na drugi plan. Teraz Wadim zbierał pieniądze na wesele. Poza tym Elejne powiedziała mu, że jej rodzice kupili domek nad morzem i chcą tam teraz mieszkać. Więc jeśli nie masz nic przeciwko, będziemy mieszkać u mnie. Poza tym skończyła uniwersytet i też znalazła pracę. Więc jeśli chcesz, możemy razem oszczędzać na mieszkanie. No albo na coś innego. Pobrali się. Wadim był szczęśliwy. W dodatku piękna żona do tego inteligentna. Świetna gospodyni, a także i w pracy już się dobrze zarekomendowała. Wiesz, nasz pan Simen idzie na emeryturę. Mówi, że chce zrealizować swoje dawne marzenie zostać rolnikiem. Okazuje się, że już wynają jakieś ziemie. A i ludzie już u niego pracują. Mówią, że dobrze płaci, tylko praca przeszkadza. A kiedy będzie emerytem, to rozwinie swoje gospodarstwo i weźmie więcej ziemi. No i pojawią się miejsca dla pracowników. Tak, a ja nie zrozumiałem, a po co on ci o tym mówi? Po prostu chce, żebym poszła do niego pracować jako księgowa. A ja obiecałam się zastanowić. Wiem, że pomyślisz, że to głupie, ale od razu ci powiem, że u niego będę zarabiać znacznie więcej. No i poza tym, on jest bardzo dobrym człowiekiem, i pracować z nim to sama przyjemność. Uważaj, bo mówisz tak, że zaczynam być zazdrosny. Ale co ty? Przecież on jest już starszym człowiekiem, nie mów głupstw. Tak, widziałem waszego pana Semena i pomyślałem, że oby mi tak w starości wyglądać. To prawda, wiele kobiet u nas szaleje za nim, a on nawet na nie nie zwraca uwagi. Mówił mi wtedy, że od kiedy pochował żonę, nie chce się już żenić. A ja mu wtedy powiedziałam, że i nie trzeba, że wystarczą przyjaciółki do towarzystwa. Ale on się śmieje, okazuje się, że ma wystarczająco dużo kontaktów w pracy. Latem Wadim i Elejne pojechali z wizytą do jej rodziców, którzy teraz mieszkali niedaleko morza i poprosili, by dzieci przynajmniej na kilka dni do nich przyjechały. No wreszcie, bo po ślubie swoją córkę widzę tylko przez telefon i Skype. No jak tam, moja droga? Mamusiu. Wszystko dobrze, po prostu praca, sama rozumiesz, a u was tutaj pięknie, po prostu błogość, no i wyglądacie z ojcem świetnie. To po prostu powietrze, córeczko, więc jak będziesz miała możliwość, to odpoczywaj u nas. Elejne spędziła tydzień leniuchując, jadła owoce, kąpała się w morzu, cieszyła się życiem. Prawda, Wadim był jakoś nerwowy, wszystko mu się nie podobało. Poza tym ciągle przychodziły jakieś wiadomości przez telefon. Jak potem mówił, że z pracy. Córeczko, a u ciebie z mężem wszystko w porządku, bo on jakoś taki nerwowy? Tak, wszystko było dobrze, dopiero jak tu przyjechaliśmy, to się zaczęło, chyba coś w pracy nie tak. No, oby to Bóg. Po prostu to nie wygląda na sprawy zawodowe, tu coś innego. Masz na myśli, że ma inną kobietę? Nie coś innego, na razie nie umiem tego wyjaśnić. Elejnę wtedy jeszcze pomyślała, że mama przesadza i że umęża w pracy coś nie tak i że to wkrótce minie, ale to nie minęło, kiedy wrócili do domu. I nie minęło, kiedy minął już miesiąc po urlopie. Elejnę nie wytrzymała. Wadim, co jest nie tak, już mam dość znoszenia twojego złego humoru. Albo powiedz, co się stało, albo przestań się tak zachowywać. Ja po prostu jestem zmęczony, Elaine. Przepraszam, po prostu kiedy przyjechaliśmy do twoich rodziców, to byłem w szoku. Tak właśnie trzeba żyć, w końcu można ich uznać za milionerów. Moi rodzice sami tego wszystkiego dokonali. Tata zawsze marzył o domku nad morzem. Do tego miał problemy ze zdrowiem, ale lekarze zalecali mu morskie powietrze. Potem pracował dzień i noc, że nawet się o niego baliśmy z mamą. Ale teraz wszystko jest dobrze, żyją tam, gdzie chcieli. I jeszcze dokładają i wynajmują w sezonie letnim. Możesz sobie wyobrazić, ile oni mają pieniędzy. A po co mi ich pieniądze liczyć? Sama też nieźle zarabiam. No, po prostu ty odkładasz na samochód, a ja chcę motorówkę. A tak twoi rodzice mogliby kupić swojej córeczce samochód. Nic by się nie stało. Wadim, co z tobą? Dlaczego jesteś taki zły? Powinniśmy podziękować rodzicom. Że nie mamy problemów z mieszkaniem. W przeciwnym razie nie odkładalibyśmy na samochód czy motorówkę, tylko spłacalibyśmy kredyt hipoteczny. Mój ojciec oferował mi pieniądze, ale odmówiłam. Jesteśmy rodziną i sami osiągniemy wszystko tak jak oni kiedyś. Jesteś głupia, jak można odmówić pieniędzy, CEO. Wykrzyczał Wadim. Elejne zaczerwieniła się z obrażenia i złości. Nikomu nie pozwoliła sobie ubliżać, a tu coś takiego. A jeszcze od kogo? Od własnego męża. Zamknij usta i nie waż się mnie obrażać. Jeśli jestem twoją żoną, to nie daje ci prawa krzyczeć na mnie. A u ciebie zawsze tak. Nie mam prawa do niczego. Dobrze, nie siedzę na twojej szyi. Pracuję, sama się utrzymuje. Poza tym mieszkam we własnym domu, więc powtarzam, nie masz prawa na mnie krzyczeć. Najpierw zastanów się nad sobą, zrozum, czego potrzebujesz od życia, i przestań zazdrościć czyjemuś szczęściu. Wadim wyszedł, trzaskając drzwiami. Przez cały czas ich małżeństwa tak mocno pokłócili się po raz pierwszy. Wadim nie wrócił na noc i nawet nie dzwonił, nie odbierał też telefonów. Elejne postanowiła nie denerwować męża, rozumiejąc, że trochę zaszokował go domek nad morzem. I zrozumiała, że on też chciałby żyć tak, jak teraz żyją jej rodzice. Wadim wrócił dopiero po tygodniu, przeprosił, mówiąc, że potrzebował być sam. Postanowił nie skupiać na tym uwagi, poza tym ona dostała dużą premię. Aby sprawić mężowi przyjemność, oddała wszystkie oszczędności, by mógł sobie kupić motorówkę. Chciałaś sobie kupić samochód? zapytał radośnie mąż. Nic strasznego, pochodzę trochę pieszo. A na targ czasami wezmę twoją, nie masz nic przeciwko. Nie, oczywiście, bierz, kiedy potrzebujesz. A ja w weekend pojadę po łódkę. Prawda, muszę poprosić kolegę, żeby pomógł ją przetransportować. To nie łódka, a mini katamaran. Mówisz tak, jakby się nie zgodził. Pewnie zacznie narzekać, że nie ma czasu i że wypadałoby zapłacić, jak zawsze. Dziwni masz przyjaciół. No i co z tego? Zapłać. Niech jeszcze. Słuchaj, Elejne, a czy nie mogłabyś na weekend poprosić o furgonetkę? U ciebie w pracy ci na pewno nie odmówią. Widzę, że jesteś przebiegły, czyli jeśli ja zapłacę, to nic się nie dzieje, a ty nie możesz zapłacić koledze, tak. Nie ty nie będziesz płacić. Pan Simen na pewno ci nie odmówi, ja to wiem. Elejne ostatnio nie podobało się zachowanie męża. Stał się skąpy, liczył każdą groszówkę, zauważyła, że liczy jej pieniądze, a nie swoje. Irytowało ją, że nie mają wspólnego budżetu wszystko dzielone jest na twoje i moje. Kropelką przepełniającą czarę było to, że poprosił ją o pieniądze na części do samochodu. Mówiąc, że teraz nie ma potrzebnej sumy. Jak to nie ma? Dwa dni temu dostaliście wynagrodzenie. Pożyczyłem kumplowi, potrzebował pilnie, więc teraz mi brakuje. Weź od kumpla, ja nie mogę ci pomóc. W tym momencie Elaine zrozumiała, że mąż ją zdradza. Ale z kim i jak tego nie wiedziała. I on robił to wszystko tak sprytnie, że nawet by się nie zorientowała, gdyby nie to i jego wybryk z pożyczką. Tym bardziej, znając swojego męża, wiedziała, że nie w jego stylu pożyczać komuś pieniędzy. Ostatnio w ich domu panowała napięta atmosfera. Wadim do niej ostygł, ciągle się na nią złościł, był niezadowolony. W ten weekend nie poprosiła go o samochód. Jak zwykle, tylko wzięła kluczyki i pojechała na targ, kupując produkty, kierowała się do domu. Zostało niewiele do wioski, kiedy nagle na przeciwległy pas wyskoczył motocyklista. Elejnę, przestraszona, szarpnęła kierownicą w prawo. Samochód wpadł w poślizg, straciła kontrolę i auto stoczyło się do rowu. Otworzyła oczy, nie rozumiejąc, gdzie się znajduje. Dopiero po tym, jak zobaczyła obok łóżka człowieka w białym fartuchu, zrozumiała, że jest w szpitalu. Jak się pani czuje? Elejnę pokręciła głową, sama jeszcze nie wiedząc, jak się czuje. Pamięta pani, co się stało. Tak, jechałam samochodem, a naprzeciwko wyskoczył motocyklista. Doskonale, to znaczy, że z pamięcią wszystko w porządku. A co nie tak, doktorze? Poważny uraz kręgosłupa, ale myślę, że to minie, musi pani trochę poleżeć. Wieczorem do pokoju przyszedł Wadim. Wydawał się trochę przestraszony i mówił, że bał się o Alenę. Kiedy cię wypiszą? Nie wiem, lekarze nic jeszcze nie mówią, a co? No jak to ceo. Nasz samochód jest nie do naprawy. Trzeba kupić nowy. Sam tego nie udźwignę, więc wypadałoby, żebyś wróciła do pracy. Twój nowy szef się niepokoi. Zobacz, a to cię zwolni. Nie zwolni. Zna mnie, wie, że nie położę się w szpitalu bez powodu. Szkoda, że pan Simon odszedł, on by mnie wspierał. Ale nic jak zwolni, pójdę do starego szefa, będę pracować i zarabiać nawet więcej niż wcześniej. No to po co ci tam wracać, niech zwalnia. A tak przy okazji dowiedziałaś się, czy ten twój Simen, jak mu tam, już kogoś zatrudnił. Elejne patrzyła na męża z zaskoczeniem, jego oczy nerwowo błądziły, był jakoś niespokojny. Nie martw się, zawsze mnie weźmie. Elejne leżała w szpitalu przez cały miesiąc. Lekarze niczego konkretnego nie mówili, ale Elejna sama zaczęła rozumieć, że coś jest nie tak z jej nogami. Kiedy, jak zwykle, wieczorem przyjechał z pracy Wadim i jak zawsze pierwsze CEO zapytał, kiedy ją wypiszą, powiedziała: "Poproszę, żeby jutro mnie wypisali. Tylko póki co nie ma ze mnie żadnego pożytku". Nie rozumiem, o co chodzi. Wadim, czy ty nie widzisz, że jakkolwiek do mnie nie przyszedłbyś? Ja cały czas leżę. W ogóle interesowałeś się u lekarzy, co się dzieje ze mną, czy będę mogła chodzić? Naprawdę ci na mnie zależy, że tak kompletnie mnie nie obchodzisz. No właśnie, Wadim, nie. Elejne została zabrana do domu z szpitala przez rodziców. Jak tylko Wadim dowiedział się, że jest bardzo poważnie, zadzwonił do rodziców i powiedział, że Elejne jest w szpitalu. Elejne leżała na łóżku w swoim pokoju, a mama siedziała obok i cicho płakała. Mamo, dlaczego płaczesz? Ale jakże to? Córeczko, taka młoda. Tak się stało, co teraz robić. No, nie płacz, proszę. Do pokoju wszedł tata Elini i pochylił się nad córką. Słuchaj, słoneczko, my z mamą planowaliśmy wyjechać do Izraela. Jeśli nie masz nic przeciwko, to tam się dowiemy, czy mogą ci pomóc. Ja nigdzie nie pojedę, nie zostawię jej samej w takim stanie. Mamo, przestań. Codziennie przychodzi do mnie lekarz, a Wadima będę prosić, żeby zostawiał przy mnie na stole wszystko, czego potrzebuje. Więc spokojnie jedźcie. Wadim już nie mógł udawać. Jego żona nie była mu potrzebna, zwłaszcza sparaliżowana. Rodzice wyjechali i póki nie było od nich żadnych wieści. Zrozumiał, że prawdopodobnie nic już nie pomoże Alenie. Zaczął zabierać do domu kochankę, z którą już od dłuższego czasu się spotykał. Julia uczyła się w kolecz u, była oczywiście trochę głupia, ale za to w łóżku wiedziała, co robi. Sam nie zrozumiał, jak się w nią zakochał, i już nie mógł żyć bez niej ani dnia. Oczywiście Julia była straszną rozrzutnicą, lubiła pieniądze, zawsze jej było mało. Dopóki Elejne pracowała, mógł ją utrzymać, ale teraz nie. Wtedy postanowił przeprowadzić Julię do domu, bo uważał, że jego żona i tak wszystko jedno. Po pierwsze, Elaine nie zrozumiała, co się dzieje w jej domu. Drzwi były ciągle zamknięte, mąż nie przychodził do niej. Ale jednocześnie słyszała w domu kobiecy śmiech, muzykę i wesołą zabawę. Wytrzymała tydzień, dopóki pewnego wieczoru mąż nie wszedł do jej pokoju, żeby postawić na noc szklankę wody. Wadim, co się dzieje. Czy u nas w domu mieszka kobieta? Tak, mieszka, i co z tego? Jak ty możesz? Lepiej mi pomógłbyś, a u nas znów wszystko byłoby w porządku. U nas. Nie bądź śmieszna. Komuś jest potrzebna, a od ciebie nawet rodzice się wycofali, do ciebie przychodzą tylko lekarze i to wkrótce i oni przestaną. Krzyczał coś, ale Elejna już go nie słyszała. Płakała, bo choć żyła nadzieją, teraz sama zrozumiała, że wszystko skończone. Nie słyszała. Jak ktoś wszedł do pokoju i obudziła się dopiero wtedy, gdy zwrócono się do niej. Elejne, jak się czujesz? Co ją pytasz? Źle, kaleka, nikomu niepotrzebna. Zamknij się, durniu, ty powinieneś się nosić na rękach, chodzić do lekarzy, a ty, jak głupek, bawisz się z młodą dziewczyną, hańbo. Myślisz, że to wszystko takie łatwe? No to weź i sam spróbuj. Wezmę i spróbuję, nawet cię nie zapytam. Z tymi słowami pan Siemion wziął Alenę na ręce, wyniósł z domu i ostrożnie położył w samochodzie, mówiąc, że za rzeczami załatwi się jutro i ruszyli. Nie jechali długo, choć droga była zła, i Alenę bardzo trzęsło. Gryzła wargi. Żeby nie krzyczeć z bólu, ale uspokajał ją głos pana siemiona, który rozumiał, co się dzieje. Wytrzymaj, moja droga, nie myślałem, że dziś będę musiał cię zabierać. Jak zobaczyłem, co tam się dzieje i jak on, świnia, się z tobą zachowuje, nie wytrzymałem. Elejne zaczęła mieszkać u swojego byłego dyrektora. Zrozumiała, że jej mąż dosłownie ją oddał, nie zaczął się sprzeczać, krzyczeć, że sam sobie poradzi, po prostu wziął i oddał. I co dziwne, była z tego zadowolona. Za nią był doskonały opiekun. Poza tym pan Siemion powiedział, że jej rodzice są nadal w Izraelu, bo gdy tylko tam przybyli, ojcu Elini zrobiło się źle i trafił do szpitala. Teraz mu lepiej i wysłali dla niej leki. Porozmawiałem z lekarzami, powiedzieli, że mogą ci pomóc, ale ty też musisz się postarać. A co mam robić? Zamówiłem specjalne urządzenia treningowe. I ty będziesz musiała ćwiczyć każdego dnia przez ból, przez łzy. Dopiero wtedy może coś z tego wyjść. Zgadzam się, zrobię wszystko, co mi każą. Nie wątpiłem w ciebie i uwierz staruszkowi, staniesz się zdrowa i zaczniesz biegać. Każdy dzień dla Elini był taki sam. Przyjmowała leki i spędzała czas na treningach, na przyrządach. Było bardzo bolesne, nawet płakała. Tylko cicho, bo zdawała sobie sprawę, że jeśli się podda, to pozostanie na zawsze przykuta do łóżka. Wieczorami, gdy leżała na łóżku, wykończona, pan Siemion przychodził do niej, siadał obok niej i długo rozmawiali. Jesteś świetna, wszystko idzie świetnie. Nie wiem, a wydaje mi się, że stoję w miejscu. Ból staje się tylko silniejszy z każdym dniem. Od dwóch nocy już nie mogę spać z bólu. Więc, dlaczego milczysz? Lekarz ostrzegał i przepisał środki przeciwbólowe, abyś brała je na noc. Przecież musisz odpocząć, żeby rano mieć nowe siły. Teraz przyniosę wodę i leki, wypijesz i zaśniesz. Codziennie Siemion opowiadał jej, co zdarzyło się mu w ciągu dnia, a ona opowiadała o swoich sukcesach. I były one. Teraz mogła już spokojnie siedzieć na łóżku. Spokojnie ruszać rękami, a nawet sama wsiąść na wózek inwalidzki, który dla niej przyniósł pan Siemion. Jeszcze nie wychodziła na ulicę, poruszała się tylko po domu. Pomagała w domu, zmywała naczynia, odkurzała, a potem znów wracała do swoich przyrządów treningowych i ćwiczyła. Do niej często przychodziła Tatiana. Na początku pan Siemion nie wpuszczał jej. Mówił, że Elejny źle się czuje, ale teraz, widząc, że wszystko u niej dobrze, pozwolił na odwiedziny. Ale no, wyglądasz wspaniale. Jak sukcesy. Jutro będziemy uczyć się z panem Siemionem. Dzisiaj nawet po kule poszedł, więc wszystko jest świetnie. Tylko nikomu nie mów, nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Komu mam mówić? Nie rozmawiam z twoim Wadimem, nie mam ochoty. No, nikt z nim nie rozmawia, już wszystkich wkurzył. A co z nim nie tak? On z tą swoją Julia w długach pożyczył od wszystkich, u których tylko mógł i nie oddaje. A niedawno jego partnerka napisała zawiadomienie do policji mówi, że ją bije i znęca się. Czy to prawda? Nie wiem, jak mówią, świeczkę nie trzymałam. Powiem tylko, że gdy on jest w pracy, ona wprowadza do domu sąsiada i co tam robią, nie wiadomo. Jegory czyż nie? A gdzie jego żona? No ona już dawno mieszka z kimś innym, a co, nie wiesz? Oj, przepraszam, zapomniałam, że tam cały ten czas nie było czasu na nic. No nic, nie przepraszaj, ja po prostu naprawdę jakoś wypadłam z życia. Dzięki panu Siemionowi. Nie dość, że mi pomaga, to jeszcze dał mi pracę. Zajmuję się jego księgowością. Prawdę mówiąc, na początku nie chciał, ale nie mogę siedzieć na czyimś karku. Mówię mu, żeby moją wypłatę brał, przecież i tak na mnie cały czas wydaje. A on, ceo? W ogóle nie zgadza się. Składa pieniądze do banku, mówi, że jak tylko zaczynam chodzić znowu, to mi się przydadzą. Tam jest już dość duża suma. Dobrze, że twój mąż o tym nie wie. Zabrałby wszystko do grosza. Już nie jestem zupełnie inna teraz. Pan Siemion nauczył mnie wielu rzeczy. Jestem mu bardzo wdzięczna. A tak przy okazji, nie mogę zrozumieć, dlaczego mój mąż nie składa wniosku o rozwód, czy nie wiesz? Wiem, ale po pierwsze, to kosztuje pieniądze, a po drugie, powiedzieli mu, że mieszkania na Twoich rodzicach są zarejestrowane i że przy rozwodzie niczego nie dostanie. Oczywiście próbował znaleźć wyjście, ale powiedziano mu, że to wszystko jest bezcelowe. Teraz cicho żyje i liczy, że ty nigdy nie staniesz na nogi. Myśli, że twoi rodzice też się od ciebie odwrócili, że teraz już dla nikogo nie jesteś potrzebna. Ja dzięki tylko rodzicom i panu Siemionowi wyzdrowiałam. Gdyby nie oni, nie wiem, co by się ze mną stało. Teraz Elaine codziennie rano spacerowała z byłym dyrektorem. Na początku oczywiście było to bardzo trudne, a Elejne uczyła się chodzić od nowa. Jej nogi nie słuchały się i gdyby nie wsparcie Siemiona, nic by nie osiągnęła. Teraz on tylko szedł obok, a ona, opierając się na kijach, powoli kroczyła. Zadzwoniłem do rodziców, powiedziałem, że już chodzisz. Tak, wczoraj rozmawiałam z mamą. Razem płakaliśmy, a ona jeszcze ojca martwiła, żeby na radości nie trafił z powrotem do szpitala. Już chcę, żeby przyjechali, ale lekarze jeszcze nie pozwalają, a gdy będzie można, od razu polecą do domu, więc nie będę ich widzieć. Dlaczego nie miałabyś? Teraz wszystko dla Ciebie możliwe. Mam do Ciebie propozycję biznesową. Czy nie chciałabyś kupić domku nad morzem? Chciałabym, oczywiście, tylko nie mam takich środków. Już są. Masz okrągłą sumę na koncie w banku, poza tym musisz sprzedać ten dom tutaj. Rodzice wyrazili zgodę i wysłali pełnomocnictwo pocztą, więc do dzieła. Chcesz się mnie pozbyć, panie Siemion? Ty czego? Przecież nigdy w życiu. Tylko głupiec od takich księgowych BY się odwrócił, a ja nie jestem taki. Nie zrozumiałam, co to oznacza. Kupiłem winnicę, potrzebuję, żeby tam mój człowiek był i patrzył na wszystko. Ja przecież nie mogę tam często być, a ty tam będziesz miała dobrze. A rodzice akurat obok i praca świetnie, a obawiałam się, że nie znajdę pracy. No, to nie tylko moja zasługa tam też udział Twoich rodziców są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Podczas twojej choroby zaczęliśmy się spotykać a ostatecznie postanowiliśmy rozpocząć wspólny biznes. A ty jesteś młoda i bardzo inteligentna, będziesz wszystkim kierować. Wadim biegał po domu i pakował rzeczy Julii. Co ty robisz? pytała, widząc, jak jej suknie lecą do torby. A ty czego nie widzisz? Wystarczy idź do swojego jegora. Tak naprawdę, wychodząc z pracy, zobaczył Alenę, która wychodziła ze sklepu. Była piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a poza tym stała na dwóch nogach i nawet mogła się poruszać. Był pewien, że pozostanie sparaliżowana na całe życie, ale jak się okazało, wszystko było w porządku. No i oczywiście rozumiał, że jeśli poprawiła się jej sytuacja, to znaczy, że wkrótce wróci do domu. I oczywiście Juli tutaj nie było już potrzeby, a poza tym już go znużyła. Ponadto słyszał, że Elejne zgromadziła dużą sumę w banku i też wróci i wszystko będzie takie jak dawniej. Wadim otworzył drzwi i uśmiechając się, chciał powiedzieć, jak bardzo cieszy się, że ją widzi, ale nie zdążył. Elejne, nie patrząc na swojego męża, wszedł do domu i odwróciła się do jakiegoś mężczyzny, który stał za nią. Proszę, wejdźcie, teraz wszystko wam pokażę. Elejne, nie zrozumiałem, kto to jest. To kupujący ten dom, więc radzę ci dzisiaj zebrać swoje rzeczy i odejść. Dobrze, a gdzie teraz będziemy mieszkać? Gdzie będziesz mieszkać ty, nie wiem, ale. A ja wyjeżdżam nad morze, już tam kupiłam dom. Ale przecież jesteśmy małżeństwem. Już nie, dopóki ty tu się bawiłeś i żyłeś swoim życiem, złożyłam wniosek, wyjaśniłam sytuację, rozwiedliśmy się. Poza tym już tak długo nie mieszkamy razem, więc nie było problemu z rozwodem. Ale, Elejne, wszystko zrozumiałem i uświadomiłem sobie przepraszam, przecież Cię kocham. I ja wszystko zrozumiałam i uświadomiłam i zrozumiałam, że Cię nie kocham. Więc pakuj swoje rzeczy i idź. Jesteś teraz dla mnie zupełnie obcą osobą. Wadim chciał porozmawiać z Aleną, wyjaśnić, że chce z nią żyć, ale potem zrozumiał, że ona nigdy mu tego nie wybaczy. A przecież w najtrudniejszym momencie, kiedy była mu potrzebna, odwrócił się od niej, a teraz ona odwróciła się od niego. Od niego. Od niego. Od niego. Od niego. Od niego.